Lubię śmieci jeść, lubię śmieci jeść. O, cześć, jesteście już. No to będziemy teraz lecieć z dalszą częścią naszej gry. Dołożymy Oskarowi inne śmieci i inny kubeł. Tak, kubeł szary będzie służył do wyrzucania śmieci takich ogólnego przeznaczenia, natomiast dołożymy jeszcze kubeł. Był zielony, który będzie służył do wrzucania odpadków. No właśnie, jakich odpadków? No i tu jest problem, bo zielony nam się kojarzy jednocześnie z odpadkami, jakimiś takimi z jedzenia. Z drugiej strony, u nas bardzo często kubły na jedzenie są w kolorze brązowym. No ale powiedzmy, że ten zielony będzie do wrzucania jedzenia, chociaż czasami bywa, że zielony jest do szkła, tak? Ale tutaj szklanie mamy tutaj zielony oznacza jedzenie. No więc zacznę od dodania nowego duszka. Czyli nowy duszek kłapouuszek. No i Oskar, kubeł zielony. Pierwszy z kubłów. Jest troszeczkę większy, bo tamten był zmniejszany, ale najpierw jeszcze kostiumy. Czyli wchodzę w kostiumy. Prześlij kostium. I odtąd dotąd zaznaczam. Czyli Shift. Zaznaczam pierwszy shift, ostatni i otwieram wszystkie. Tak, jak było. Mamy naszego Oskara, który będzie wyskakiwał z zielonego kubła. No i teraz popatrzcie. Kubeł szary ma rozmiar, ma rozmiar 80, więc kubeł zielony też damy rozmiar 80. No można obydwa dać, powiedzmy jeszcze mniejsze, na przykład 6 to przesada. 60, żeby było trudniej, żeby była gra bardziej skomplikowana. No i ustawiam gdzieś te kubły, na przykład jeden tu i drugi tu. No i teraz tak, nasz kubeł zielony ma pusto w głowie, nic jeszcze nie ma. A kubeł szary ma co? Oskar wyłaś z kubła. Więc teraz to coś przeniosę do kubeł zielony. Przekopiuję się wtedy tak naprawdę. I teraz to zdarzenie jest i w kuble szarym, i w kuble zielonym, tak? O, przesunę, żeby było widać. I w kuble zielonym. Czyli ten samo, kiedy otrzymam Oskar wyłaś z kubła. No to mam, zmień kostium na kubeł szary i y, mam, y, mam wyłażenie. No i teraz, jak się dobrze przyjrzymy, co się dzieje z naszym Oskarem, to jeżeli śmieć wpada do szarego kubła, to wyłażą obydwa. No dlaczego? Dlatego, że Oskar wyłaś, to zdarzenie to. Przypominam, że jeżeli kubeł wpadał, to nadawał zdarzenie. Zdarzenie o nazwie Oskar wyłaś z kubła i wszyscy słuchają tego zdarzenia. Oskar w kuble zielonym też, no bo mam kiedy, otrzymam Oskar wyłaś z kubła. No więc po pierwsze w zielonym zmień kostium nie na kubeł szary, tylko na kubeł zielony. To w ogóle nie działało, bo on nie miał takiego kostiumu. A po drugie tu muszę mieć inną wiadomość. Na przykład Oskar zielony wyłaś z kubła. I teraz nasza gra już nie będzie wywoływała. Pada tu, ten wyłazi, a ten nie. Oczywiście, śmieci, które lecą sobie tutaj, jak widzicie, do kubła zielonego, nawet część z nich przypadkowo, nie wpadają do tego zielonego kubła, no bo to nie są śmieci przeznaczone do kubła zielonego. Teraz musimy utworzyć śmieci, które będą przeznaczone do kubła zielonego. Czyli znowu nowy duszek. Idę do, idę do kubeł. Do śmieci i sobie wybiorę na przykład ogryzek z jabłka. Jest duży, zdecydowanie za duży, czyli rozmiar powiedzmy 40. O, będzie porówny, może nawet jeszcze mniejszy. 30, żeby nie była taka łatwa. No i teraz muszę zrobić na podobieństwo tego wszystkiego, co było w kuble, przepraszam, w śmieciu papierowym. Muszę przekopiować praktycznie wszystko, tylko zmieniać to kawałeczek po kawałeczku. No więc co? Zaglądam do śmiecia i co my tu mamy? No, jest tu bardzo dużo. Jak to pomniejsze, to widać, że jest tego bardzo dużo. I kawałeczek po kawałeczku. Najpierw te czerwone programy, tak? Definiuj spadanie. No to spadanie, nasz, nasze jabłko ma spadać. Czyli skopiuję sobie spadanie do, do ogryska. No niestety mi to lata tu skaczę. To jest takie troszeczkę niedopracowane w skaczu. Może teraz mi się uda. O, teraz jak zmniejszyłem to, to nie skaczę, tylko skopiowałem do ogryska i mam w ogrysku definiuj spadanie. No, i teraz mógłbym kopiować, ale to było na tyle proste, że, że, że mogę to zrobić. Kontrola. Przepraszam, zdarzenia. Kiedy kliknięto flagę, no to ma zacząć spadać. Czyli to spadanie ma się odbywać. Czyli umiemy już spadać i umiemy po kliknięciu flagi spadać. No i faktycznie jabłko nam tu, jabłko nam tu spada. No ale nie reaguje na łapanie. No i też oczywiście, no, będzie mijało nasz kosz, bo zupełnie nic. Nie ma tu zrobione, nie ma klonowania, nie ma tego wszystkiego. No to idę do kubła, przepraszam, do śmiecia i patrzę, co tam w śmieciu papierku jeszcze było. Było spadanie, kiedy kliknięto flagę, spadanie, no i kiedy zaczynam jako klon spadanie. No, żeby tego nie kopiować, bo kopiowanie się dziwnie zachowuje, to kiedy zaczynam jako klon, tym razem jest to w kontroli, taka pewna tu jest niekonsekwencja. Kiedy zaczynam jako klon, to mamy robić też spadanie. Czyli część odpowiedzialną za spadanie mam z głowy. Teraz zaglądam, co tu jeszcze? Spadanie, następna rzecz, dotykanie szarego. No więc to bym musiał skopiować. No i tak samo, kiedy kliknięto flagę, to ma sprawdzać dotykanie szarego, i kiedy zaczynam klon, to ma dotykanie szarego. No, i tu już widać, że troszeczkę źle to nazwałem, bo nazwałem to dotykanie szarego. Jeszcze mi brakuje, kiedy zaczynam jako klon. Czyli kiedy zaczynam jako klon, to mam robić też dotykanie szarego. Ok. Czyli mamy dwie części. Tu widać, że jest troszeczkę źle to nazwałem, bo nazwałem to dotykanie szarego, a tym razem będzie chodziło o dotykanie zielonego. Yy, I edycja nazwiemy to dotykanie zielonego. I już tu mi się wszystko ładnie, pięknie zmieniło. Żeby zmienić, no to było prawym klawiszem, na tym edycja i mogłem sobie to zmienić. No, i teraz, moi drodzy, mamy już dotykanie zielonego, ale mamy wtedy nadaj komunikat Oskar wyłaś z kubła. Czyli jeżeli nasze jabłko będzie dotykało zielonego kubła, no to będzie wysyłało sygnał Oskar wyłaś z kubła, a ma wysyłać sygnał Oskar zielony wyłaj z kubła. No i brakuje nam jeszcze ostatniej rzeczy przeciągania. Tak, bo w naszej, w naszej głównej części było że przeciąganie czyli kiedy duszek kliknięty przeciągam to tu no i jest trzecia część gdzie to jest hej gdzie jesteś nie przekopiowało się o jest kiedy duszek kliknięty nie wiem czy to widzicie więc powiększę kiedy duszę kliknięty, no to reaguj na to i sprawdzimy. Uruchamiam, no i teraz przenoszę to tu, spada do zielonego, nie działa. Nie mam jeszcze wykrywania tego zielonego dobrze zrobionego. Zmieniłem nazwę, tak, dotykanie zielonego, natomiast nie zmieniłem tu, jeżeli dotyka kubeł, nie szary, jeżeli dotyka kubeł zielony. No to dobrze, to wracamy do głównej gry, przeciągam jabłko na kubeł zielony, oskar wylas jest. No, tylko jest problem taki, że jabłko zniknęło i jest to jedno jedyne jabłko, ponieważ już całkiem teraz już naprawdę ostatnia rzecz. Zapomniałem jeszcze, że to musi być. No musi być klonowanie. Ponieważ papierek ma taką część, jak kiedy kliknięto flagę. To ma co dwie sekundy robić z siebie klona, żeby się tworzył nowy klon co dwie sekundy. No to możemy zrobić też, że do jabłuszka, ciach, jest, jest. No tak się to tutaj nawarstwia niestety. Staram się na takich dużych czcionkach pracować, żebyście dobrze widzieli, nawet na małych ekranach. I przez to się tutaj robi ciasno. Ok, teraz już mamy klonowanie. Sprawdźmy. Lecą już jabłuszka, które wrzucamy tu, a papierki wrzucamy tu. No, widać, że gra jest bardzo trudna, ponieważ bardzo szybko spadają. Za chwilę nam się zrobi kupa śmieci koło kosza. Trzeba się zastanowić w następnym odcinku, co będziemy z tym po prostu dalej robili. Czy zostawimy to w ten sposób, czy będziemy jeszcze jakieś tutaj dać ulepszenia. Na chwilę obecną, na tym etapie zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia. Cześć i pa!